Witajcie moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games. A to jest kolejny odcinek z gry Spyro. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i lecimy z odcinkiem. Dobra. No to tak, w poprzednim odcinku sobie robiliśmy ten tutaj świat na 100%. A mianowicie świat twórcy potworów. Tak się zwie ta lokacja. Więc teraz udamy się na lokację. Uwaga, uwaga. Może tutaj drewniana osada. Brzmi dosyć ciekawie. I zielono. Wow. To co, lądujemy? Lądujemy. Okej. I co my tutaj mamy? Tutaj mamy również kurki. I mamy gościa z pałą elektryczną. Mamy mianowicie Frankensteina. Dobra. Myślałem, że będziesz pierwszy nas atakować. Ale nie. Co tam pisze? Żeby nie skakać do wody, tak? Chyba. Ło! No nie! Jak szybko mnie tutaj, znaczy nas tutaj zaatakował. Jeszcze on tutaj strzela! W kurczaki. Biedne kurczaki. Dzień dobry. Do widzenia. Dobra. Podgrzewamy. A czekajcie, ile tutaj mamy do zebrania? 400. 400 kryształów, czy tam diamentów. Oraz... dwa smoki do uratowania. Okej. Może być. Dobra. Okej. Nie zdążył tutaj nas zaatakować. Mamy kurę. Skok. Mamy życie. Piąte już. Ha, nie udało ci się, gościu. To mi się podoba. Ło, a to już mi się mniej podoba. Dobra. Tutaj również mamy diamenciki. A tam mamy przeciwników. No dobra, zaatakuję tutaj tego najpierw. Teraz ciebie. I teraz ciebie. O. Dobry plan. Dobry plan nie jest zły, słuchajcie. Dobra. To teraz się przejdziemy może tutaj. A, to mi nic nie dało. No dobra. Czemu ja się cofam zawsze? Nie mam pojęcia. Dobra. Cloud już. Spyro, uważaj! Gnurki w tych okolicach odkryły moc elektryczności. Mogą nieźle dopiec. To nie są gnurki, to są Frankensteinowie. Dawaj. Dobra. Okej, przypalaj go. Dobra. Tutaj mamy co? Aha. To znaczy, że albo potrzebujemy speedruna, albo potrzebujemy... ty. Albo potrzebujemy tego. Jakieś fajerwerki lub coś w tym stylu. Albo klucza, co? Po prostu. O nie, no nie. To nie jest kłódka na kluczyk. O! Tutaj coś mamy. I ja tego tutaj nie... ja tego tutaj nie zauważyłem. Ja nie mogę. No. Oczy szeroko otwarte.
ninja trzeba mieć. A właśnie, słuchajcie, się zastanawiam, czy by sobie zrobić, słuchajcie, nową nazwę kanału. Żeby... żeby wiecie, YouTube szybciej polecał moje filmy, nie? Moim widzom. Bo nazwa kanału też o czymś świadczy, nie? No. Dobra, do widzenia. I tak sobie myślałem nad nazwą Lurz Games. Ale nie pytajcie, skąd te Lurz. Nie wiem, tak mi coś tak przyszło nagle. Tak. Nawet nie wiem, co to jest Lurz. Czekajcie, Lurz. Czy to imię nie pochodzi z tego? Z filmu Władca Pierścieni? Chyba tak, nie? Znaczy, nie chyba, ale na pewno. Dobra, tutaj jeszcze mamy jakąś skrzynię, ale potrzebujemy fajerwerki. Więc tutaj nic nie zdziałamy jak na razie. Dobra. Do widzenia. Dawaj, Spyro. Dobra. Okej. Mamy to. Cyrpin. Czy Kirpin? Świetna robota, Spyro. Pewnego dnia będziesz mógł opowiedzieć wszystkim smokom o swoich niesamowitych przygodach. Jasne. No. Teraz jednak najbardziej chciałbym się wydostać z tego bagna. Przecież ładnie tutaj wygląda, Spyro. Co chcesz? Bagno jak bagno. Ale widziałem gorsze, ci powiem. Ja nie mogę. Tego się nie spodziewałem. Ale nie uderzyli mnie. Ani razu. Dobra. Rozwalamy. Co mamy rozwalić? I dobra. Dobra. Pójdziemy sobie teraz tutaj na górę. Tylko poczekamy. Okej. Dobra. Ło, ale to będzie trudne. No, może nie. Może nie było aż takie trudne. Po prostu jeszcze nie znam, słuchajcie, swoich możliwości. A to błąd, słuchajcie. To błąd i to potworny błąd. Czekajcie, czy ja tutaj chciałem spaść? No nie chciałem spaść. Ale myślałem, że coś tutaj będzie. Jeszcze musimy znaleźć te fajerwerki, nie? No właśnie. Bo tam już mamy portalik do domu. Więc trzeba znaleźć. Dobra. Tam mamy bagno. To ja tam nawet nie skakuję. Okej. Tam coś mamy. Do przypalenia. O, 10. No jak miło. Mamy diamenciki. I co? I tylko tyle? No dobra. Ale myślałem, że też jakaś fajerwerka tutaj będzie.
Chociaż nie, to zapewne tam będzie. Dobra, Spyro! No nie. Nie udało się tym razem. Dobra. Okej, okay, tutaj mamy powrót do domku. Ale jeszcze potrzebujemy diamenty, żeby wrócić do domku naszego kochanego. Znaczy w sumie ogólnie chyba Spyro'owi się nie podoba ten dom. Bo powiedział, że chce się wydostać jak najszybciej z tych bagien, no nie? Więc raczej mu się ten świat nie podoba. Ale mi się podoba, no bo zobaczcie. Zielone niebo, chociaż nie, to nie jest chyba... To są chyba te zorza polarne. Albo bagniste. No, coś w tym stylu, coś w tym stylu. Dobra, o, czekajcie, bo tam widziałem skrzynię. I tam jest kolejna fajerwerka. Pytanie, czy to do tej, czy to do tej. No, ale też mam pytanie, jak się tam dostać. Czekajcie. Chyba wiem, jak możemy się dostać. Albo nie wiem. Zaraz się okaże, czy mam dobry pomysł. Jakbyśmy sobie przelecieli tutaj. I teraz tutaj. I potem tam. O właśnie. I teraz na górę. O. I teraz byśmy sobie polecieli tam, nie? Dalece? A, na luzie. No dobrze. Bo już się bałem, że nie dolecę i będziemy musieli szukać innej drogi tam. A czy tam nic nie było przypadkiem? Chyba nie. Ale jak było, no to się oczywiście cofniemy. Żaden problem. Dobra. Mamy 10. O, co jest? Jeszcze jedyna fajerwerka? A. Do tej, tak? No dobra. No to fruniemy, Spyro. Dobra, i jeszcze tam, nie? Czekajcie. Gdzie ten zielony? Ja go zebrałem? Chyba go zebrałem, nie? No, bo go nie ma. No dobra. I znowu szukać diamentów. Ajajaj. Diamenciki, pokażcie mi się. Pokażcie się nam, znaczy się. Dobra, może się cofniemy. Tak na wszelki wypadek. I wszędzie sobie sprawdzimy, gdzie tylko to możliwe. Ale nie, tutaj nic nie ma. I tutaj też nic nie było, nie? No nie. Tu jesteście! No i dobra. Jeszcze 5. Dobra, mamy. Spoko. Myślałem, że będzie gorzej. Ale jest dosyć okej. Więc słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, no to zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz.
No i słuchajcie, lecimy sobie teraz do domku, żeby wrócić do świata twórców potworów, tak? Czy jak to tam pisało? Nie pamiętam. Dobra. No. Mamy nawet sporo tych kryształów. Okej, i mamy 7 żyć, więc jest spoko. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!